Marta Szymik. Moim i Państwa gościem jest Pani Anna Romik z Kancelarii Traktat. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani mecenas, co to jest RODO? RODO to wielka reforma ochrony danych osobowych, tak w skrócie, na poziomie Unii Europejskiej. Czy prawdą są te wszystkie kary finansowe, o których się tak mówi? No niestety są prawdą. Te kary mogą maksymalnie sięgać nawet 20 milionów euro. Natomiast kwestia nakładania kar finansowych za naruszenie ochrony danych osobowych to jest jakby jeden z aspektów, które wprowadza ta reforma i ma na celu rzeczywistą możliwość jakby egzekwowania przestrzegania tych praw przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które przetwarzają dane osobowe. Natomiast taką moim zdaniem bardzo ważną rzeczą, o której może mało się mówi, jest to, że ta reforma jest bardzo proobywatelska. Ona zrywa z fikcją ochrony danych osobowych, a wprowadza zasady, które faktycznie mają stać na straży tego, aby te dane osobowe były przestrzegane zgodnie z prawem. Ta reforma z jednej strony daje nam uprawnienia, ale skoro my otrzymujemy uprawnienia, no to jednocześnie podmioty gospodarcze, które przetwarzają dane osobowe, zobligowane są do zmiany czy przeorganizowania funkcjonowania w ramach przetwarzania danych osobowych. Stąd wiele obowiązków, które z tej reformy wynikają. Aczkolwiek chciałam podkreślić, że część z tych obowiązków nie jest nowością. To są obowiązki, do których podmioty przetwarzające dane osobowe były zobowiązane wcześniej, tylko tak jak powiedziałam, do tej pory mieliśmy troszkę do czynienia z taką fikcją ochrony danych osobowych. Teraz te przepisy z uwagi na te kary, z uwagi na uproszczoną procedurę cywilną dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia ochrony danych osobowych oraz postępowania administracyjnego w końcu będą mogły być egzekwowane, a co za tym idzie, przedsiębiorcy coraz częściej czy coraz bardziej świadomie powinni podejść do przetwarzania danych osobowych. Do tematu RODO z pewnością wrócimy i to już w następnym tygodniu. Bardzo Pani mecenas dziękuję za rozmowę. Dziękuję.